1217 zł i 98 groszy. To dodatkowe świadczenie, które trafi do wszystkich osób pobierających długoterminowe świadczenia w ZUS, takie jak emerytury czy renty w kwietniu. O zbliżającej się wypłacie trzynastek poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W tym roku dodatkowe świadczenie nie zostanie opodatkowane. Z trzynastki wynoszącej 1338 zł i 44 grosze będzie potrącona składka na ubezpieczenie zdrowotne. Tak zwane trzynastki z ZUS otrzymają osoby, które na 31 marca tego roku będą mieć prawo do wypłaty jednego z długoterminowych świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na przykład emerytury czy renty. Te świadczenia będziemy wypłacali z urzędu, czyli nie trzeba składać wniosku, aby otrzymać trzynastkę. Wypłaty trzynastek będziemy realizować razem z wypłatami kwietniowych świadczeń, czyli jednym i tym samym przelewem czy przekazem pocztowym trzynastka przyjdzie razem z emeryturą czy rentą za kwiecień. W tym roku wysokość trzynastki to jest 1338 zł i 44 grosze brutto i w związku z najnowszymi przepisami podatkowymi ta trzynastka będzie nieopodatkowana, co znaczy, że dla każdego wyniesie tyle samo i będzie to kwota 1217 zł i 98 groszy. Wysokość dodatkowego świadczenia zależy od obecnie obowiązującej kwoty minimalnej emerytury. Trzynastki nie otrzymają osoby, które według stanu na 31 marca będą mieć zawieszoną wypłatę emerytury czy renty, na przykład z powodu zbyt wysokich dodatkowych zarobków. Aby otrzymać dodatkowe świadczenie, nie trzeba składać żadnych wniosków. Wykonamy dla Ciebie każdy mebel z dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Wieloletnie doświadczenie i własny park maszynowy. Materiały najwyższej jakości. Błyskawiczna realizacja. Panda Meble. Producent mebli na wymiar. Zapraszamy do salonu w Puławach, ulica Lubelska 55 oraz na meblepanda.pl. Zadzwoń i powołaj się na reklamę telewizyjną, a dostaniesz 5% rabatu.